Witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat drukarki GTech i3X. Jest to chińska drukarka bazująca na open source'owych rozwiązaniach, drukarka 3D, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo solidnie i tak naprawdę sama konstrukcja i pomysł jej wykonania jest całkiem solidny. To, co widziałem na internecie pod tą nazwą, wyglądało troszeczkę inaczej i nie przypominało dokładnie tej drukarki. Ma niestety kilka wad. Przede wszystkim część numer 24. W miejscu, gdzie mamy przechodzącą obok śrubę do ustawiania poziomu Z, mamy także prowadnicę gładką i tutaj niestety dziury zostały wywiercone w rozmiarze Φ8. Także pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to jest powiększyć rozmiar tych dziurek do minimum 10, a nawet 11. Tak naprawdę cały ciężar bloku opiera się na ślizgaczach. Drugim słabym elementem był niestety wyświetlacz, a dokładnie przycisk. W moim przypadku przycisk ma dwie funkcje, oczywiście push i kręcenia, i niestety push nie działał. Okazało się, że były bardzo złej jakości luty i konieczna była mała poprawka, czyli dolutowanie. Tak jak widać tutaj, to są te luty i dwa po lewej stronie odpowiadały za push. Zostały poprawione i w tej chwili wszystko działa tak jak należy. Następny element to łoże. Niestety łoże moje było troszeczkę wypaczone, ale to jest standard, ponieważ materiał aluminium się troszeczkę wypaczał. Dałem szkło i to rozwiązało problem. Jak widać, całość drukowania jest kontrolowana przez Raspberry Pi, na którym zainstalowany jest OctoPrint. I do Raspberry Pi także podłączona jest kamera, co pozwala bardzo dobrze śledzić proces drukowania. Drugi problem to oczywiście prawidłowe prowadzenie filamentu. W tym momencie znalazłem na internecie, na stronie, do której podaję link, bardzo dobre rozwiązanie, czyli takie stópki, które stawia się na górę tej drukarki. Jedyne co, to po prawej stronie musiałem troszeczkę skrócić jeden uchwyt, ponieważ dotykał pokrętła i to nie wyglądało dobrze. Po prostu był troszeczkę za długi, ale to po prostu obcięcie wystarczyło. Tak jak widać, teraz filament jest bardzo ładnie prowadzony. Jak widać także na głowicę MK8 zainstalowałem nawiew. Bardzo fajny projekt i można także zobaczyć jakość, z jaką drukarka drukuje. Generalnie po zabawie z ustawieniami i kalibracją jakość jest bardzo dobra, idealna. Szczególnie do małych także elementów bridge'ów, czyli mostów łączących. I jak widać, tutaj bardzo ładnie drukuje w tej chwili pudełeczko w drewnie, czyli to jest filament taki drewnopodobny. Jest dość kruchy, także w tym momencie to jest na jakieś ozdoby i inne rzeczy, ale filament, który widzimy, ten czarny, jest bardzo mocny i wytrwały. To jest filament PLA. Druk był w 200 stopni Celsjusza, tak jak w tej chwili. Także druk się odbywa w 200 stopni Celsjusza. Generalnie ważna jest kalibracja. I niestety tutaj jest wielki zawód, zasilacz, który został dostarczony przez GTech, a był tylko 15 amperów i po kilku dniach odmówił posłuszeństwa. Jest to po prostu za mało po to, żeby dać całą moc, oddać po odpowiednią moc i napędzać grzanie łoża razem z grzaniem głowicy. To jest oryginalny zasilacz, który niestety... Może będę naprawiał, może wyślę na wymianę. Jak widać, 15 amper. Niestety już nie zdał egzaminu. Także moim zdaniem powinno być to minimum 20. 20, ja mam w tej chwili 30. Jak widać, z niezależnym chłodzeniem. I to działa bardzo dobrze. Bez problemu, nie ma żadnych problemów. Tutaj widać wszystkie kabelki poprowadzone. Oczywiście to jest tylko moje rozwiązanie. Każdy może ułożyć sam. Widać Raspberry Pi, widać płytkę sterującą, która jest całkiem przyzwoita. I tutaj jeszcze raz małe zbliżenie na łoże, obklejone taśmą Tesa. Bardzo dobrze przylega wtedy filament.
Pierwsza warstwa 210 stopni, następne warstwy 200 lub 195, w zależności od filamentu. I wtedy to bardzo ładnie przylega. Po pierwszej warstwie obniżam temperaturę łoża do 50 stopni, tak żeby się nie wypaczało. Całość obróbki przygotowania do wydruku robię w tym oprogramowaniu. Niestety nie jest to darmowe oprogramowanie, ale jest bardzo dobre i polecam. To jest Simplify 3D. Można znaleźć na internecie, także link poniżej zamieszczony. Dlaczego bardzo dobre? Ponieważ ma się pełną kontrolę, można także zaplanować wypełnienia, mosty, podpórki i inne rzeczy. Całość druku później po wykonaniu kodu G-Code jest przerzucane do OctaPrint i tutaj OctaPrint kontroluje całość wydruku. Jak widać, mam podgląd na kamerze. W nocy podłączam diodkę, lampę LED, która oświetla łoże. Kontrola temperatury. Tutaj widać, jak się temperatura zmieniała. Można nagrywać timelapsy, czyli żeby mieć podgląd, jak druk, w którym momencie nastąpił problem na przykład. Można mieć podgląd terminala. Także polecam, bardzo dobre rozwiązanie OctaPrint. Łatwo znaleźć na internecie. Tutaj jeszcze raz rzut oka, jak się usuwa podpórki wygenerowane automatycznie. Tam, gdzie nie trzeba, można je wyrzucić. Można wyczyścić całość, można dodawać ręcznie. Także oprogramowanie jest bardzo sprytne i bardzo łatwe, intuicyjne w obsłudze. Nie trzeba spędzić za wiele czasu, aby to zrobić. Także dziękuję. Tyle na temat drukarki G-Tech.